taką Skodą do Gdańska stąd. Z zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej w 1980 roku wyruszyli delegaci z tutejszego strajku po to, żeby upewnić się, że podpisano porozumienia sierpniowe. To tutaj, tu gdzie dzisiaj mieści się Centrum Historii Zajezdnia, rodziła się wrocławska Solidarność, ale rodziła się Solidarność ogólnopolska, dlatego że to tutaj sformułowano tę koncepcję, że wszyscy mają strajkować w imię jednych postulatów. Gdyby nie ten strajk, być może historia potoczyła się inaczej. Dzisiaj, 40 lat po tych wielkich wydarzeniach, wspominamy, upamiętniamy, obchodzimy tę rocznicę 26 sierpnia. Stąd wybiegną biegacze w sztafecie do Gdańska. 26 sierpnia o godzinie 10 złożymy, jak co roku zresztą, kwiaty przy tablicy pamiątkowej, ale potem wielka uroczystość, otwarcie wystawy Zajezdnia strajkuje, pięknej, wspaniałej opowieści o klimacie tych sierpniowych dni z 80 roku, uhonorowanie uczestników strajku medalami okolicznościowymi. Doliczyliśmy się 200 osób, które wówczas strajkowały, ale na pewno ich było znacznie więcej, jeszcze będą się zgłaszać. Tutaj będą też uroczystości oficjalne i spotkanie po latach, myślę, że pełne emocji, pełne dumy, pełne wzruszenia. Wszystko po to, nie tylko po to, żeby wspominać przeszłość, to jest bardzo ważne, ale także po to, by zadać pytanie, czy dziś potrafimy być solidarni, czy konkretnie potrafimy solidarność okazywać. No choćby w ten sposób, nosząc te maseczki, bo przecież w ten sposób chronimy nie tyle siebie, co innych przed potencjalnym zarażeniem. Czy w ten sposób, że pomagamy w jakiś konkretny sposób ludziom, którzy tego potrzebują na Białorusi. Proszę Państwa, cały dochód z wystawy Zajezdnia strajkuje zostanie przeznaczony na projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Jeśli chcecie być z nimi solidarni, po prostu przyjdźcie na tę wystawę. Ona tu będzie jeszcze przez pół roku. Kupcie bilet, to na pewno im pomoże. Ale także w codziennym życiu. Bądźmy solidarni.